Kiesenbaum is a project with a unique character. Like Vispiansky on Meth Drone, it combines post-folk traditions with modern sounds to create unique compositions. The band's music is an eclectic mix of guitars, post-rock violins, and live recorded loops. In their songs, one can hear influences from artists like Fink, Andrew Bird, Warren Ellis, late Tom Waits, and early Nick Cave. The band also draws from silent cinema, early science fiction films, and literature, referencing works by Albert Camus, Franz Kafka, Tove Jansson, Gombrowicz, and even Terry Pratchett. Kiesenbaum has won several awards, including at the Nowa Tradycja and Fama festivals, both in 2018. It's worth introducing the members of this extraordinary duo. Jakub Wisniewski, born in 1990, is a musician, lyricist, and novelist. He holds a degree in English philology and translation studies, and works as a technical writer. As a prose writer, he began with English, winning a competition organized by the Institute of English Philology at the Jagiellonian University with his short story Mrs. White's Promise, which was included in the anthology Obsessions, a short story anthology. He made his Polish language debut with the short story Ropa Hebroniu in the Quarterly Content, and subsequently published essays, stories, and novel fragments in Wizje, Glen Literacki, Stoner Polski, Pop Moderna, Helicopter, Strona Zina, Affront, Absurdy Ptopisane, Nowołożyja Myśli, and Zupełnie Inny Świat. He is a two-time laureate of the first prose book workshop by Biuro Literacki, resulting in the publication of his debut novel, Mir, in January 2022. Jakub on the band's lyrics, we treat language like any other tool. Just like with instruments, we use different effects to try to give those instruments a new sound. Kasper Spicker, born in 1991, is a Krakow-based musician, violinist, and vocalist, bookseller, translator, and a graduate in philosophy from the Jagiellonian University. He is the author of the first Polish translation of Miguel de Unamuno's How to Create a Novel. The results of his other literary and translation works can be found in Wizje, Inter, Content, and Stoner Polski. He loves Spanish language literature, board games, and browsing through antique shops. He lives in Krakow. Kasper on his violin playing, some elements of Highland or folk music have always been a part of me. Sometimes we enter a certain trance to evoke anxiety in the audience, and on the other hand, we also dive into liveliness. Kiesenbaum is a mix of these energies. So far, the band's discography includes two albums released by Carrot Commando, Stipe Comedianta released in 2019, and C released in 2021. Kasper Spicker on the band, for me, it is an artistic entity with a split Kasper-Jakub consciousness. It is a character rooted in certain contradictions, and these contradictions influence the entirety of this project. Jakub Wisniewski adds, in fact, what Kasper is talking about reminds me of the cover of our first album, A Split Humanoid. It is a formula that has no predetermined form. Creativity is an end in itself here. We do not set specific goals. We work with material that spontaneously appears within us. We only select the best fragments of it. This is Kiesenbaum. Kiesenbaum to projekt o wyjątkowym charakterze. Jakby Wyspiański na Mefedronie łączy postfolkowe tradycje z nowoczesnymi brzmieniami, tworząc unikalne kompozycje. Muzyka zespołu to eklektyczna mieszanka gitar, postrokowych skrzypiec i nagrywanych na żywo loopów. W ich utworach można usłyszeć wpływy takich artystów jak Fink, Andrew Bird, Warren Ellis, późny Tom Waits czy wczesny Nick Cave. Zespół w swojej twórczości czerpie także z kina niemego, wczesnego kina science fiction i literatury, nawiązując do twórczości Alberta Camus, Franka Kafki i Terrego Pratchetta. Zespół Kiesenbaum zdobył kilka nagród, między innymi na festiwalach Nowa Tradycja i Fama, obie w roku 2018. Warto przedstawić członków tego nieprzeciętnego duetu. Jakub Wisniewski, urodzony w 1990 roku, muzyk, tekściarz, prozaik. Z wykształcenia filolog angielski i przekładoznawca, z zawodu technical writer. Jako prozaik zaczynał od języka angielskiego opowiadaniem Mistress White's Promise, zwyciężając konkurs organizowany przez Instytut Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, zwieńczony wydawnictwem Obsessions. A Short Story Anthology. W języku polskim debiutował opowiadaniem Ropa Hebronu w kwartalniku Content, a następnie publikował eseje, opowiadania i fragmenty powieści w takich miejscach jak Wizje,
Klen literacki, stoner polski, popmoderna, helikopter. Strona czynna, afront, obszary przepisane, nowa orgia myśli czy zupełnie inny świat. Dwukrotny laureat pracowni pierwsza książka prozą Biura Literackiego, w wyniku czego w styczniu 2022 ukazała się jego pierwsza powieść, Myja. Jakub o tekstach zespołu mówi, traktujemy język jak każde inne narzędzie. Podobnie jak z instrumentami, wykorzystujemy różne efekty, próbując nadać tym instrumentom nowe brzmienie. Kacper Szpyrka urodził się w 1991 roku. To krakowski muzyk, skrzypek i wokalista, księgarz, tłumacz, absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem pierwszego polskiego przekładu dzieła Miguela de Unamuno Jak się tworzy powieść. Efekty jego pozostałych prac translatorsko-literackich można znaleźć w Wizjach, Interze, Kontencie i Stonerze Polskim. Przepada za literaturą hiszpańskojęzyczną, grami planszowymi i buszowaniem po antykwariatach. Mieszka w Krakowie. O swojej grze na skrzypcach mówi, pojedyncze rzeczy z góralszczyzny czy folku od zawsze we mnie były. Czasem wchodzimy w pewien trans, aby wzbudzić wśród odbiorcy niepokój, a z drugiej strony rzucamy się też w stronę żywiołowości. Kirschenbaum stanowi miks tych energii. Do tej pory dyskografia zespołu to dwa albumy wydane dla Carrot Commando, Stypa Komedianta wydana w roku 2019 oraz Sie wydana w roku 2021. Kacper Szpyrka o zespole. Dla mnie to jest podmiot artystyczny z rozdwojoną kacprowo-jakubową jaźnią. Jest jakąś postacią, która jest zasadzona na pewnych sprzecznościach i one właśnie wpływają na całokształt tego projektu. Jakub Wiśniewski dodaje. W sumie to, o czym mówi Kacper, przypomina mi okładkę naszego pierwszego albumu, Rozdwojonych Humanoid. To formuła, która nie ma odgórnie określonej formy. Twórczość jest tu celem samym w sobie. Nie stawiamy sobie konkretnych celów. Pracujemy na materiale, który pojawia się w nas spontanicznie. My tylko selekcjonujemy najlepsze jego fragmenty. To jest właśnie Kirschenbaum.